W radiu ten człowiek jest panem i władcą. On rządzi silną ręką, a reszta się boi. To jest jedna z wypowiedzi pracowników Radia Rzeszów, cytowanych w tekście Onetu. O niszczeniu ludzi, o depresjach, o myślach samobójczych, o tym, co dzieje się w Radiu Rzeszów, piszą Marcin Terlik i Szymon Piegza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemysław Tejkowski jest antybohaterem tego tekstu. Co to jest za postać? Skąd on się wziął w Radiu Rzeszów? Przemysław Tejkowski do Radia Rzeszów przyszedł na początku 2016 roku. To był dokładnie luty i opowiadamy tę historię właśnie dokładnie w tekście, w reportażu, ponieważ dotarliśmy do osoby, która nam opowiedziała dosłownie, jak zapamiętała ten dzień, kiedy Tejkowski w ogóle pojawił się i kiedy zapowiedział, że on tutaj zaraz będzie szefem. I to była bardzo ciekawa anegdota, to pozwolę sobie zacytować. Wyglądało to dokładnie w ten sposób, że pan Tejkowski w pewnym momencie odebrał telefon, powiedział, że tak, zaraz CV jeszcze doślę, za chwilę będzie, wszystko będzie ok. Po czym zakończył połączenie i powiedział do tego rozmówcy naszego, że no to w takim razie chyba jutro macie nowego prezesa. Wiadomo, faktycznie od kogo tak się stało. To był telefon od tak zwanego ojca chrzestnego. Z tego, co z naszych ustaleń wynika, że ojcem chrzestnym pana Tejkowskiego jest pan Brudziński. Mhm. Oczywiście w przenośnym znaczeniu. Pan Tejkowski, pan Brudziński znają się jeszcze z dzieciństwa. Obaj się wychowali w Nowym Sączu, chodzili razem do szkoły, no i do tej pory są przyjaciółmi i jest to wiedza powszechnie znana w Rzeszowie, z kim w zasadzie byśmy nie rozmawiali. Wszyscy wskazują na Joachima Brudzińskiego jako tego patrona kariery Przemysława Tejkowskiego. O którym mówi Tejkowski, że jest bratem krwi, tak? Tak, też właśnie słyszeliśmy od osób dobrze go znających, że nazywa go nawet właśnie nie przyjacielem, a bratem krwi. I ta relacja ich trwa już kilkadziesiąt lat. Też Przemysław Tejkowski pierwszy raz do mediów trafił jeszcze do mediów publicznych w 2009 roku, kiedy trafił do zarządu TVP, kiedy również Prawo i Sprawiedliwość kontrolowało jeszcze wówczas Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Krótko zagrzał tam wtedy miejsce w tym zarządzie, no ale w 2016 roku wrócił. Też myślę, co istotne, że pan Tejkowski jest nie tylko prezesem Radia Rzeszów, ale jest też członkiem Rady Nadzorczej TVP. Mhm. Więc no, wszedł mocno do tych mediów publicznych. Z ambicjami od razu w Krajowej Radzie, prawda? Do tego jeszcze wrócimy. No bo w Rzeszowie wiedziano o tym jego politycznym zaangażowaniu, zanim został szefem Radia Rzeszów, bo wielokrotnie o tym mówił sam, czasem głośno i czasem niekoniecznie na trzeźwo. I niekoniecznie cenzuralnie. To jest też kolejna anegdota, do której nam się udało dotrzeć. Sytuacja miała miejsce w jednym z barów, w jednej z restauracji w rynku w Rzeszowie. To było dobre kilka lat temu, jeszcze zanim do zmiany, do władzy doszła obecna ekipa. I pan Tejkowski po prostu wykrzykiwał z wielkim impetem niecenzuralne hasła pod kierunkiem pana Tuska. Mhm. Więc to też się wpisuje w pewien, myślę, trend. Pięć gwiazdek. I pewien trend właśnie generalnie osób, które bardzo mocno sympatyzują z obecnym obozem dobrej zmiany i którzy niekoniecznie, niespecjalnie się jakby nawet tego wstydzą, bo myślę, że tutaj absolutnie pan Tejkowski nawet był pytany. Myśmy też go oczywiście próbowali o to zapytać, ale z nami nie chciał rozmawiać. Ciekawe dlaczego, ale zachęcamy, panie prezesie, proszę jeszcze nam dać nam szansę. Aczkolwiek pan Tejkowski był wielokrotnie pytany w wywiadach właśnie o swoją sympatię w kierunku Prawa i Sprawiedliwości i on absolutnie się tego nie wyrzeka, więc tutaj mamy sytuację czarną. Opowiedzcie, co się wydarzyło, kiedy objął stery w Radiu Rzeszów, jak wyglądały te naciski, no bo one są po prostu ewidentne, rozmawiacie z pracownikami, byłymi, obecnymi, naciski polityczne na informacje. Mhm. Tak, no właśnie to staramy się też pokazać w tym tekście, jak to wyglądało od tego 2016 roku, jak krok po kroku to radio było przejmowane, w jaki sposób właśnie zmieniana była forma podawania wiadomości, więc no taki przykład na początku to poszedł, myślę też, co jest istotne, że to nie były żadne pisemne polecenia, to nie była jakaś zmiana regulaminów czy jakieś pisemne wytyczne. Nawet dziennikarze prosili, spisali listy, że chcemy mieć to na piśmie, bo chcemy wiedzieć, na czym stoimy. Natomiast to wszystko działo się w sposób takich bardziej nieformalnych nacisków. Na przykład mówili nam, opowiadali nam byli już dziennikarze, że z redakcji wiadomości, prezes Tejkowski miał problem z cytowaniem drugiej strony w sytuacji jakichś politycznych
drugiej, czyli opozycyjnej. Czyli opozycyjnej, tak. Tak, żeby wszystkie wiadomości zaczynać od stanowiska Prawa i Sprawiedliwości, a najlepiej nie cytować w ogóle tego drugiego stanowiska. Miał problem z podawaniem informacji o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, o protestach, które odbywały się w regionie. Strajk kobiet. Czy strajk kobiet, czy jeszcze pierwsze protesty w obronie sądów. Tak. Więc tak to krok po kroku te polecenia, naciski wyglądały. No i tutaj też myślę, że jest bardzo istotny był jest schemat, który pracy w Radiu Rzeszów, który istniał już przed prezesem Tejkowskim, który pozwala na takie łatwe naciskanie na dziennikarzy, o czym też nam opowiadało wielu byłych i obecnych pracowników, że płaca dziennikarzy w dużym stopniu zależy od honorariów, czyli od tej części nie stałej, tylko w zależności... Podstawa to jest najniższa krajowa. Tak, najniższa krajowa, zwykle tak. Natomiast reszta jest dorabiana na podstawie honorariów, programów autorskich. Czyli jak jesteś niepokorny, po prostu wezmę cię głodem. Tak jest. To jest tak zwana metoda bronia, że tak, która w mediach publicznych już jest praktykowana od wielu, wielu lat, aczkolwiek osoby, z którymi obecni dziennikarze i byli dziennikarze Radia Rzeszów, z którymi rozmawialiśmy, no twierdzą, że czegoś takiego jeszcze nie było, takiej skali jeszcze nie było. Oczywiście to się zdarzało wcześniej, za każdego prezesa tak naprawdę, ale tak jak jest teraz i takiej też presji, plus oczywiście cały kodeksu kar. My te kary też poruszamy, opisujemy w tekście. To już tego nie było jeszcze w Radiu Rzeszów. Jak to się stało, że ci pracownicy stali się byłymi pracownikami? Za co polecieli? W zasadzie bardzo często to było tak, że oni sami odchodzili, ponieważ nie wytrzymywali tej presji, nie wytrzymywali poleceń, nie wytrzymywali po prostu cenzury. W tekście wielokrotnie pada słowo cenzura, cenzor, ponieważ wielu pracowników faktycznie uważa prezesa za cenzora. I zdarzały się sytuacje dla osób pracujących w wolnych mediach, myślę, że to są sytuacje w ogóle nie do wyobrażenia. Nam naprawdę czasami ciężko było uwierzyć to, co słyszymy od tych ludzi. Zdarzały się sytuacje, kiedy prezes sam dzwonił na przykład do newsroomu, prosił do telefonu konkretnego dziennikarza lub dziennikarkę i po prostu objeżdżał ją z góry na dół, że absolutnie tak nie można mówić, nie można pisać, ponieważ to są zbyt, jak rozumiem... zbyt otwarte, zbyt dwustronne wiadomości, a tam przekaz ma być tylko jednostronny. Po prostu prezes występuje. Ale mało tego, mam wrażenie, że po prostu sabotował rozgłośnię, którą kierował, dzwoniąc i udając słuchacza do programów na żywo. To jest kolejna ciekawa historia. Tak, faktycznie też myślę, że ja słyszałem o tym po raz pierwszy i też byłem wielce zaskoczony, kiedy prezes radiogłośni dzwoni do programu na żywo, przedstawia się oczywiście jako słuchacz i też objeżdża, krytykuje na żywo na antenie swoich pracowników o to, że na przykład źle wymawiają słowo dżownica, prawda? I to jest największy problem. Więc takich sytuacji było bardzo wiele. Z tego, co piszecie, wynika, że Tejkowski chciał być chyba, czy chce być świętszy od papieża, bo skoro takie tematy jak polski ksiądz pomagający uchodźcom stają się taką grubą sprawą, przez którą to pracę traci, tak, dyrektor programowy? Między innymi. To może to nie było konkretnie ta jedyna sytuacja, która doprowadziła do zwolnienia czy odsunięcia ze stanowiska tej osoby. Natomiast tak, też poruszamy tam taki wątek gdzieś od razu na początku kariery pana Tejkowskiego jako prezesa radia w tych pierwszych miesiącach, że właśnie no, nie spodobał mu się materiał, który miał reportaż radiowy w okresie wielkanocnym, co też dla niego było problematyczne, o polskim księdzu, który w Niemczech pomaga uchodźcom, bo no, dla niego to był materiał, chyba nawet tam się pojawia słowo innowiercy, tak nam cytowała osoba, która z nim rozmawiała. Polski która ksiądz pomagający, nie wiem, wyznawcom islamu, tak? Tak, i że to w kontekście Wielkanocy to nie powinniśmy tego poruszać, a no, najlepiej w ogóle nie poruszać. Najlepiej w ogóle, tematu. Oczywiście. A słuchajcie, opowiedzcie o tej liście piosenek zakazanych. To też jest ciekawe. To jest kolejna sytuacja, no wręcz absurdalna. Proszę sobie wyobrazić, że jest nieoficjalna, oczywiście, bo tak jak powiedział Marcin wcześniej, to wszystko się odbywa nieoficjalnie, bez żadnego pisma, nie jest to nigdzie spisane, aczkolwiek redaktorzy i dziennikarze znaleźli już sposób na to, ponieważ oni sobie notują tę listę i te piosenki, więc taka nieformalna lista jednak w newsroomie czy w redakcji muzycznej obowiązuje i ona istnieje. I to są piosenki, których prezes nie lubi. Na przykład w Bielsce byliśmy zaskoczeni chyba najbardziej Marlon Rodowicz, tak. Wielokrotnie przecież występowała i na koncertach Telewizji Polskiej i radiowych. Prezes nie lubi za piosenki. Za co ją ocenzurowała? Właśnie, za co? Tam chodzi o jedną piosenkę tak naprawdę. Nie cała, tak jak zrozumieliśmy, nie cała Maryla Rodowicz, jest cała jej twórczość jest ocenzurowana, natomiast jedna jej piosenka, Wszyscy chcą kochać.
tak, ponieważ panu prezesowi no, kojarzy się ta piosenka z osobami LGBT, no i w ten sposób jest... A za co się Beacie Kozidrak oberwało z kolei? Po prostu mówiąc jeszcze tutaj, zamykając ten temat, pani Rodowicz, chodzi na to, że pan prezes nie chce kochać, albo nie uważa, że wszyscy chcą kochać. Pani Beacie Kozidrak oberwało się za to, że podczas jednego z koncertów Bajmu w zasadzie jej widownia, to nie ona osobiście, tylko jej widownia zaczęła skandować właśnie niecenzuralne też hasła. 5 gwiazdek, 3 gwiazdki. Dokładnie, tak to było to hasło. Na to pani Kozidrak ze sceny, żeby trochę też, jak rozumiem, uspokoić atmosferę, no powiedziała, szanowni państwo, idźcie do wyborów i oddajcie głos i w ten sposób się tutaj opowiedzcie. I to już jest naganne z perspektywy prezesa Tajkowskiego i wydaje się, że tutaj chyba całego obozu rządzącego, że ktoś może w taki sposób i pani Kozidrak w ten sposób i cały zespół trafił na listę zakazaną. Ale piszecie też o stanach lękowych, o depresjach, o myślach samobójczych u pracowników. To jest bardzo poważna sprawa. Jak prezes reagował na te informacje? No tak, to tutaj się te historie pojawiły w relacjach kilku pracowników o problemach zdrowotnych, problemach psychicznych, w związku z tym stresem, tym chronicznym naciskiem prezesa na nich, na ich pracę. Jak reagował? No cóż, myśmy próbowali też, zgłębiając tę kwestię mobbingu, dojść do tego, czy tam w radiu działa jakaś polityka antymobbingowa, ponieważ no, słyszeliśmy takie zapewnienia, że ona jest. Natomiast, no, tak jak rozmawialiśmy z pracownikami byłymi obecnymi, no to okazało się, że w zasadzie dopiero ostatnio się gdzieś pojawiły jakieś próby stworzenia tej polityki, jakichś procedur. Natomiast wcześniej tego w zasadzie nie było. Też myślę, że to jest istotne. Kolejna jeszcze sprawa, akurat ona była głośna, pani Grażyny Bochenek, jednej z dziennikarek radia, która dopuściła na antenę głos słuchacza, który nazwał prezydenta Dudy figurantem. No i z tego się zrobiła wielka afera i prezes Tajkowski nawet złożył zawiadomienie do prokuratury na swoją własną dziennikarkę w związku z obrazą głowy państwa. Prokuratura oczywiście umorzyła sprawę. Natomiast pani Bochenek później no, wygrała serię spraw sądowych, bo ona została też zwolniona, dostała naganę. To jest cała dosyć długa, skomplikowana historia, też o niej piszemy. Natomiast wygrała prawomocnym orzeczeniem sądu, który potwierdził, że była poddawana mobbingowi w tym radiu. I to już było kilka lat temu. No, natomiast no, wydaje się, że niewiele się zmieniło od tamtego czasu i że to nawet to prawomocne orzeczenie tutaj nie spowodowało jakiejś istotnej zmiany. A wracając... I to jest też, jeśli mogę jeszcze tylko, to jest też coś bez precedensu. No, proszę sobie wyobrazić. Donoszenie do prokuratury na własnego pracownika. I to absolutnie wbrew jego jakby woli i to nie była jej wina, prawda? Bo tutaj jest sprawa pani Bochenek. Ktoś dzwoni na antenę do programu na żywo i wypowiada swoje zdanie, więc generalnie mamy w mediach publicznych program na pluralizm, żywo, prawda? I wolność słowa. Łączy się z takimi historiami. Właśnie tak. I padło akurat takie słowo, że takie określenie na prezydenta, że jest figurantem. I poszło zawiadanie do prokuratury. My się nie spotkaliśmy z czymś takim jeszcze w pracy, mówiąc szczerze. I ja też nie. Właśnie. A o co chodzi, słuchajcie, wracając jeszcze do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o co chodzi z krytyką Krajowej Rady, z tymi mailami do Joachima Brudzińskiego, bo zdaje się, że z tego też się grubsza sprawa zrobiła. Tak, to bardzo ciekawe, ponieważ w momencie, kiedy myśmy pracowali nad tym naszym materiałem kilka miesięcy i być może to zrządzenie losu, a może wcale nie, piękny przypadek, proszę sobie wyobrazić, że w trakcie naszej pracy ten serwis Poufna Rozmowa opublikował mail, który był właśnie od pana Tajkowskiego do pana Brudzińskiego. I z niego wynikało, że pan Brudziński bardzo, znowu w niecenzuralnych słowach, co dla nas nie było specjalnym zaskoczeniem. Pan Tajkowski, przepraszam. W niecenzuralnych słowach, co dla nas nie było specjalnym zaskoczeniem, ponieważ my z tym językiem się spotykaliśmy już dużo wcześniej. No określa Krajową Radę jako organ zupełnie niepotrzebny i w zasadzie to jest ciekawe, plus jeszcze Radę Mediów Narodowych, bo to jest super ważne. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to właśnie Rada Mediów Narodowych wybiera tak naprawdę i może odwołać w każdej chwili pana Tajkowskiego. Więc dzisiaj, tak nam się przynajmniej wydaje i liczymy trochę po cichu na to, że po naszej publikacji, kiedy już wszystko jest wiadomo i wiadomo, w jaki sposób pan Tajkowski zarządza radiem, no liczymy jednak na ingerencję i na mocne stanowisko Rady Mediów Narodowych, tej właśnie rady, o której pan Tajkowski jeszcze niedawno pisał, że to jest organ absolutnie niepotrzebny. I oczywiście na stanowisko pana Tajkowskiego, z którym, jak mówicie, nie udało się porozmawiać. Nie udało. Niestety, nie chciał z nami rozmawiać. Wysyłaliśmy maile.
byliśmy osobiście w Rzeszowie, też w siedzibie radia, no ale nie znalazł dla nas czasu. Tekst o sytuacji w Radiu Rzeszów, oczywiście do przeczytania w Onecie. Myślę, że po historii z Michałem Adamczykiem po raz kolejny pokazujemy, jacy ludzie kierują mediami publicznymi, pouczając i moralizując innych. Sami oczywiście ocencie, czy mają do tego legitymację. Dziękuję wam serdecznie, Marcin Terlik. Dla nas to jest też, jeżeli możemy tylko na zakończenie, dla nas to jest też super ważne, ponieważ według nas ta historia pokazuje, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość, do obóz dobrej zmiany, przejmują media publiczne. I to jest jakby ta historia jak w soczewce, tak naprawdę pokazuje, w jaki sposób regionalne rozgłośnie, ale tak jest w całym kraju, to nie jest tylko Rzeszów, pokazuje, w jaki sposób te radia i w jaki sposób media publiczne są przejmowane. Tak, im bliżej wyborów, tym pewnie dowiemy się jeszcze więcej. Dowiemy się na pewno. Co tam się wewnątrz dzieje. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy. Tekst polecamy. Do zobaczenia jutro.